Witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że możemy być razem uwielbiać Boga. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Tymoteusz tak dość nietypowo rozpoczął to nabożeństwo. Od zadania pytania, dlaczego tutaj jestem? I wiecie, w ciągu tygodnia tak sobie rozmyślałem dzisiaj o tym zwiastowaniu i zadawałem sobie pytanie, dlaczego ja wierzę w Boga? Ktoś może powiedzieć tak, że wierzę w Boga, bo nic logiczniejszego mi nie przychodzi do głowy. Pamiętam ten moment, kiedy nastolatek, chyba 12 lat, jak nieraz wam mówiłem, stałem nad grobem mojego dziadka i mówię, i o co tutaj chodzi w tym wszystkim? Człowiek po prostu jest jak taka loteria. Dzisiaj jest, jutro go nie ma. Dzisiaj się budzisz, a jutro już się nie budzisz. Możesz nie doczekać poranku. 12 lat i rozmyślałem nad najważniejszymi pytaniami życia. O co tu w tym wszystkim chodzi, drodzy? Dlaczego jestem? Dlaczego wierzę? Czy dlatego, że nie mam innej, logiczniejszej odpowiedzi? Ale muszę sobie odpowiedzieć, nie dlatego wierzę, że wypada w coś wierzyć, czy w kogoś wierzyć. Nie dlatego wierzę, że po prostu logika by nakazywała jednak uznać, że On jest. Ale wierzę dlatego, że On do mnie przemówił. Że On jest. Że On przemówił do mojego życia, do mojego serca. 4 lata później, mając 16 lat, On powiedział, że jest. Powiedział to tak jasno, powiedział to tak wyraźnie. Kiedy otworzyłem Jego Słowo i zacząłem czytać, On tak mocno do mnie przemówił, że jest, że nie miałem wątpliwości. I nie uwierzyłem dlatego, żeby po prostu uwierzyć. Ale uwierzyłem dlatego, że On jest i On do mnie przemówił. I On mi się objawił. I mogłem Go doświadczyć, Jego mocy przemieniającej życie. Dlaczego wierzysz w Boga? A to pytanie, dlaczego tutaj jestem dzisiaj w niedzielę, czy dlatego? Myślę, że jesteśmy tutaj wszyscy po to, aby Jemu oddać chwałę. Aby się z Nim spotkać. Aby Go doświadczyć. Aby Go dotknąć. Bo On jest żywy. On był umarły. 3 dni i 3 noce. Ale powstał z martwych i On żyje, tak, bracia i siostry? Przyszliśmy na to miejsce, aby się z Nim spotkać. Będzie tydzień modlitwy, ukorzy się mój lud i akcent chcę położyć, chcę ja szukać Boga dla siebie, dla swojego życia, a później dopiero dla innych, dla zboru i tak dalej. Pytanie jest, czy jesteś głodny, spragniony szukania Boga? Jeżeli tak, bądź w tygodniu od 18 do 24, aby tutaj być po prostu przed Panem i mówić, Boże, mów do mojego serca. Objawiaj mi mój stan. Jak wygląda moje życie przed Tobą. A więc jesteśmy tutaj, aby Jemu oddać chwałę, aby Jego uwielbić, aby Jego się dotknąć, aby słuchać Jego słowa. Pochylmy nasze głowy. Jeszcze przez chwilę się będziemy modlić. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, abyś mówił do nas, abyś objawiał nam Chrystusa, abyś objawiał nam miłość, Bożą miłość. Tak, Panie, chcemy Ciebie uwielbić tego poranku, chcemy błogosławić Ciebie tego poranku, chcemy oznajmić, że jesteś naszym Bogiem i naszym Panem. Nie dlatego, że tak wypada, ale dlatego, że Ty jesteś, że Ty żyjesz, że Ty do nas mówisz. Wielbimy Ciebie za to. Błogosławimy Ciebie. Wywyższamy Twoje imię. I niech Twoje potężne słowo przemawia z całą mocą dzisiaj do naszych serc. Chociaż to jest ciągle to samo słowo. Ożyw je, Duchu Święty, dla każdego z nas. Amen. Chcę mówić o 4 prawdach, 4 ważnych rzeczach dotyczących duchowego życia.
I może to będzie przypomnienie, a na pewno jest przypomnienie. Ale dlatego, że Bóg nas zbawił, Bóg zbawił ciebie i mnie. Chcę, żebyśmy to zapamiętali, to wzięli i dzielili się tymi prawdami z innymi osobami. Abyśmy mieli tą odwagę i będziemy się modlić, żeby Duch Święty, ten, który został wylany na Kościół, namaszczał nas odwagą, abyśmy mogli dzielić się Ewangelią. Pierwsza rzecz, którą widzimy bardzo jasno i wyraźnie w Bożym Słowie, to, że Bóg miłuje człowieka, Bóg nas miłuje i Bóg ma plan dla każdego z nas. Dobrze jest wiedzieć, że nie jesteś wynikiem jakiejś tam ewolucji, jakichś dziwnych wydarzeń, ale dobrze jest wiedzieć, że człowiek, że ty i ja zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Jakikolwiek, każdego człowieka to dotyczy. I moi drodzy, kiedy patrzymy do Bożego Świętego Słowa, już czytaliśmy, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego, jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, Jemu zaufał, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pierwsze, Bóg komunikuje nam. Mówi do nas, ludzi. Wiecie, człowiek desperacko potrzebuje miłości, akceptacji. Jest tyle nienawiści, tyle niechęci, tyle złości. I gdzieś tam w duszy od małego dziecka, bardzo często, nie znajdując nawet tego w domu rodzinnym, młode serce, małe dziecko krzyczy i woła o miłość, żeby ktoś go kochał. Dobrze, jeżeli ta miłość jest w domu i dziecko może tej miłości rodzicielskiej doświadczać, ale nie zawsze tak jest. Ale jednego możesz być pewien, bez względu na to, jak to wygląda w domu, jedno jest pewne, Bóg umiłował człowieka, umiłował takiego człowieka jak ty i ja. Umiłował nas. A więc, kiedy patrzę do Bożego Słowa, kiedy patrzę do tej księgi, ona zapewnia mnie o Bożej miłości do człowieka. Na tym polega Ewangelia. Ewangelia jest dobrą nowiną. Jest radosną nowiną o tym, że Bóg człowieka miłuje. I Jezus nie został posłany przez Ojca po to, aby nas potępić, abyśmy zginęli, ale Jezus został posłany po to, aby nas ratować i przyprowadzić z powrotem do Boga, do społeczności z Bogiem. Kiedy otwieram tą księgę, to wiem, że mam do czynienia z księgą, która jest prawdą w każdym wierszu i słowie. Kochani, to jest niesamowite, jaką ma moc Boże Słowo, ma moc ta księga, która mówi o Bogu, kim On jest. On sam ją nam podarował. On sam zatroszczył się, żeby ta księga trafiła do twoich i moich rąk, żebyśmy mogli słyszeć Boga mówiącego, że miłuje nas i nie chce naszej zguby. Że miłuje nas i ma plan, wspaniały plan dla twojego i dla mojego życia. I ten plan rozciąga się na wieczność, który nie ma końca. Nie zostałem stworzony tylko na moment i na chwilę. I nie myślę o tym, że jest ta wieczność, dlatego że tak wygodnie jest myśleć. Ale myślę o wieczności i mówię o wieczności, dlatego że ona jest, bo Bóg jest wieczny. On jest wiecznością. On jest odwiecznym, ja jestem. A więc kiedy patrzę do Bożego Słowa, kiedy czytam to Słowo, ono mnie dotyka i pozwalam Duchowi Świętemu, żeby dotykało mojego serca, mojego wnętrza. Nie opieram się temu Słowu, nie uciekam od tego Słowa. Bo Bóg przemawia przez to Słowo. Wiecie, wielu ludzi, którzy byli sceptykami, są niedowiarkami, kiedy brali tą księgę i pragnęli znaleźć jakieś starożytne miasto opisane w tej księdze, kiedy zaczęli czytać i słuchać wskazówek, odkrywali te miasta, o których myśleli, że one są tylko wymysłem i tylko są zapisane w Biblii. Prawda o zbawieniu umieszczona jest w prawdziwych wydarzeniach, faktach. Ona nie jest
To całe opakowanie tej całej historii, geografii nie jest poza. Bóg przemawia przez tą księgę, przez słowo do ciebie i do mnie. Powiedziałem kiedyś, mówię, to jest jedyna księga religijna, nazwijmy to tak, mając na myśli inne religie. Jedyna księga, Biblia jest jedyną księgą, która mówi o wydarzeniach przyszłych, nie boi się zapowiadać wydarzeń przyszłych, które się później wypełniają. Niektóre już się wypełniły, inne ciągle jeszcze czekają na wypełnienie. I to świadczy o tym, że mam do czynienia z wiarygodną księgą i słowem. Wiecie, historycy jak czytali zapowiedź, czy mówili o Tyrze, że miasto Tyr, potężne miasto portowe Fenicjan, handlujące z całym światem, potężnie ufortyfikowane, że po tym Tyrze nie zostanie nic, a rybacy będą na skale, na której było miasto Tyr, wywieszać swoje sieci. I wielu wątpiło, mówią, to jest niemożliwe, żeby coś takiego mogło mieć miejsce. Ale kiedy przyszedł król Nebukadnesar, to jest koniec VII wieku przed Chrystusem, przez 13 lat oblegał miasto Tyr, aby je zdobyć. Ale oni przesunęli się z całym bogactwem, wszystko zdążyli, Tyryjczycy to przenieść na wyspę 800 metrów dalej. Mieli potężną flotę, potrafili się obronić. 13 lat, potężna armia babilońska, która zdobywała inne miasta, nie była w stanie pokonać Tyru. Ale początek został wykonany z tego głównego ich miejsca. Oni zostali, musieli się przesunąć. Minęło 230 lat i Aleksander Wielki, który doszedł do władzy, postanowił zdobyć Tyr i w końcu się rozprawić z Tyrem, bo się bał jego potężnej floty, aby znienacka nie popsuła jego planów i jego szyków. I wiecie, co się stało? Zrobili coś takiego, że kiedy już pokonali floty okoliczne i otoczyli od morza, otoczyli miasto Tyr, jego wojska zdrapywały wręcz ziemię i wszystko, co było na tym starożytnym mieście, gdzie było to miasto Tyr, aż do skały, i zasypywali tą wodę, która dzieliła, dawała im dojście do tej wyspy, na którym oni się schronili. Dosłownie wypełniło się słowo Pana, słowo prorocze. Oto Tyr pozostanie jak skała, na której rybacy będą zawieszać swoje sieci. Kochani, kiedy otwieram tą księgę, ona mi mówi, że Bóg miłuje ciebie i mnie. I że to słowo, które tutaj jest, za tym słowem stoi Wszechmocny i Bóg Wszechmogący przemawia, i dobrze jest wiedzieć, że Bóg nie jest przeciwko nam, przeciwko człowiekowi, ale że Bóg stoi za człowiekiem, bo nie chce jego śmierci. Nie chce zguby. Nie chce zginienia człowieka. Kiedy myślę o tym, jak bardzo jesteśmy umiłowani, Biblia mówi, że stworzeni na jego obraz i podobieństwo, to mogę sobie pomyśleć tylko, że to, że jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, daje tobie i mnie możliwość, że mogę myśleć i że mogę podejmować decyzje, między innymi. Nikt z nas nie jest automatem, nikt z nas nie jest przymuszony do czegokolwiek przez Boga. Oto Bóg wzywa nas, oto On zachęca nas, On mówi do nas, ale ty i ja mamy możliwość myśleć nad tym, co On mówi, i podejmować odpowiednie do tego decyzje. Kiedy patrzę na Jezusa, wielu ludzi myśli, że jakby Jezus stanął pośrodku nas dzisiaj, oj, to oni by naprawdę całym sercem za Nim poszli. Ale ja w to nie wierzę. Jezus już był na ziemi. I tłumy za Nim szły, i wszyscy Go mogli słyszeć, i mogli widzieć całą potęgę Jego mocy, którą czynił w mocy Ducha Świętego, łącznie ze wskrzeszeniami zmartwych. A Biblia mówi, że w pewnym momencie odwrócili się od Niego i poszli swoją drogą. Nie wszyscy, ale bardzo dużo i większość. Człowiek nie jest do niczego przymuszony. Oto Jezus stał i mówił, kto chce iść za Mną? Albo wzywał, pójdź za Mną.
To jest decyzja każdego z nas. On jest tym, który przyszedł na tą ziemię, aby objawić nam Ojca, aby nas zawrócić z powrotem z tego miejsca, w którym znaleźliśmy się z powodu grzechu i upadku. Tak ludzie często mówią, no dobrze, skoro ten Bóg jest tak dobry, jest taki miłujący, to skąd się diabeł wziął? Czy on stworzył diabła? Kochani, kiedy czytamy Boże Słowo, widzimy wyraźnie, że on, kiedy stwarzał wszystko, rzeczy widzialne i niewidzialne, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone, to możemy widzieć wyraźnie, że on stworzył cały świat duchowy, anielski, dobrym, cudownym i wspaniałym. Biblia nam mówi o tajemnicy zła. I nie wiemy dlaczego, ale ten, który był aniołem światła, ten, który był odpowiedzialny za chwałę i uwielbienie Boga, Lucyfer, czyli niosący światło, ten, który był w cudowny sposób stworzony, kiedy się sobie przyglądnął, mówi, jestem tak wspaniały. I zapragnął zrównać się z Najwyższym. Jestem tak wspaniały, tak cudowny. Zamiast oddawać chwałę Bogu, zamiast Go wywyższać i uwielbiać, on zapragnął być jak Bóg. To jest dziwne, ale to całe zło, to całe zepsucie powstało tam, w nim, wewnątrz niego, w jego sercu. I został odtrącony i odrzucony, bo jest tylko jeden Bóg, jeden Pan i nikt nie może być równy. Izajasz mówi wyraźnie, nie ma Boga obok mnie żadnego. On nie chciał uszanować tego, że jest stworzeniem i to stworzeniem, które zostało w taki sposób uhonorowane, że było przed tronem Boga. Oto, drodzy, Bóg stworzył człowieka, ciebie i mnie, abyśmy byli przed Jego tronem, abyśmy mogli Go uwielbiać i czcić. To jest cel. Ale wielu ludziom to się nie podoba. Oni nie chcą Boga uznać. Czytamy później drugą wielką prawdę, która jest nam objawiona w Bożym Słowie, że człowiek, który został stworzony, tak jak aniołowie, tak później człowiek, który miał panować nad ziemią, został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, uległ temu zwiedzeniu, tej pokusie, która przyszła już ze strony upadłego anioła. Wiecie, ja myślę, że kiedy patrzę tak na tą wolność, którą Bóg dał człowiekowi, ogromna odpowiedzialność, przede wszystkim pierwsze za siebie, za samego siebie. Bo Biblia mówi, że każdy z nas za siebie zda sprawę Bogu. Jestem przed Bogiem pierwszy odpowiedzialny za siebie. Co ja robię? Jak żyję? Czy rzeczywiście Bóg jest tym, który jest na pierwszym miejscu w moim życiu, czy też nie? Czy rzeczywiście Go honoruję w moim życiu? Czy rzeczywiście moje serce, moje pragnienia, moje myśli, moje tęsknoty i zamiary są tym, aby podobać się Bogu? Druga prawda, która mówi, to pomimo tego, że Bóg nas tak pięknie stworzył i tak nas miłuje, to że grzech oddziela nas od Boga, każdego z nas. Wiecie, grzech jest czymś ohydnym w oczach Boga. Zniszczył wszystko. Wydawałoby się, że to jest tylko kwestia tego, że oni zerwali nie z tego drzewa, ale Bóg mówi, z wszystkich drzew ogrodu możecie jeść, oto macie niesamowite możliwości. Z tego jednego wam nie wolno. Bóg, tak jak aniołowie mogli dokonać wyboru, komu chcą służyć, tak człowiek może dokonać i dokonuje wyboru, komu chce służyć. Bóg dał człowiekowi tą możliwość wyboru, czy chce być z Nim, czy nie. Czy chce do Niego należeć, czy nie. Czy chce Mu służyć, czy nie. Tak jak nieprawość pojawiła się wewnątrz, tam w sercu szatana. Tego pierwszego anioła światłości. Tak to pokuszenie do człowieka, który był tak wspaniale stworzony, pełen Bożej chwały i obecności, ono przyszło od Niego z zewnątrz. On zatruł umysł Adama i Ewy, a pierwsze Ewy. On podrzucił swoje oszukańcze myśli,
Możecie być jak Bóg. Jeżeli z tego drzewa skosztujecie, same dobre rzeczy z tego wynikną. Wiecie, to jakbym dilera narkotykowego słuchał. Weź, spróbuj tylko jedną działkę. Weź, spróbuj tylko troszeczkę. Na początku grzech może wydawać się przyjemny. I Słowo Boże nam mówi, że On daje przemijającą rozkosz. Ale efekt końcem jest śmierć. Jeszcze nie widziałem człowieka, który by próbował coś złego i żeby z tego coś wyszło dobrego. Jeszcze nie widziałem człowieka, który by próbował narkotyków, jakichś dopalaczy, jakichś innych różnych rzeczy, żeby to skończyło się dobrze. Jeszcze nie spotkałem człowieka, który żyjąc w nieprawości może skończyć dobrze. Bo Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Grzech człowieka trawi i zabija. I to, co wydawało się takie ponętne i powabne, to doprowadziło, że człowiek został wygnany sprzed Bożego oblicza. Utracił chwałę, którą miał. Podobnie jak szatan, tak on utracił chwałę i tą możliwość być w bezpośredniej bliskości, społeczności z Bogiem. Człowiek umarł. Zanim fizycznie umarł, zaraz umarł duchowo, kiedy tylko złamał Boże Słowo. I tak naprawdę tu nie chodzi o ten owoc tak bardzo. Tu chodzi o ten bunt, o tą nieprawość, która gdzieś tam zadomowiła się, przyszła do serca Ewy, aby skosztować i spróbować. To był bunt przeciwko Bogu. To było sprzeniewierzenie się. Bóg mówi jedno, ale ja zrobię drugie. Sobie myślał, może jakoś to się, nic się nie stanie, jednak nie. Moi drodzy, Słowo Boże i takie jest też moje przekonanie, nikt z nas nie będzie odpowiadał za grzech Adama. Ponosimy konsekwencje jego upadku. Wszyscy. Bo w Adamie, rodząc się, przychodząc na ten świat, wszyscy rodzimy się z grzeszną naturą i w grzechu. Po prostu jesteśmy skażeni. Ale tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Oto Bóg rozwiesił potężny transparent zwycięstwa i wolności. Oto nikt nie musi ginąć. Ale ta druga rzecz mówi, wszyscy zgrzeszyli. Wiecie, człowiek próbuje się z tego stanu grzechu, kiedy zaczyna mieć jakąś świadomość, że to jest złe, tamto jest złe, to i sumienie go oskarża, próbuje się człowiek z tego wyrwać. Już obiecuje, że będzie inny, że da rady, próbuje jakoś nadrobić, czy zadośćuczynić za rzeczy, które złe, które uczynił i myśli, że to spowoduje, że może to przynieść przed oblicze Boga i powiedzieć, popatrz, Panie Boże. Apostoł Paweł był taki. Saul Stars. Za wszelką cenę chciał sam siebie przed Bogiem usprawiedliwić. Mówi, co do urodzenia, co do tego, skąd pochodzę, to mam najlepsze pochodzenie, jakie człowiek może mieć. Jestem z rodu Beniamina, z Izraela, z narodu wybranego. Mówi, co do uczynków, starałem się we wszystkim wypełnić zakon. Wiecie, do czego go to doprowadziło? To wcale go nie zbliżyło do Boga, a wręcz sprawiło, że stanął przeciwko Bogu, nawet o tym nie wiedząc. Bo wiecie, to pokładanie nadziei w naszej własnej sprawiedliwości jest jeszcze większą, jest ogromną nieprawością przed Bogiem. To tak, jakbyś przyszedł do Boga, zrobił coś brzydkiego i powiedział, popatrz Boże. To jest to, co mogę Ci ofiarować. Bo w oczach Bożych nasza sprawiedliwość jest czymś brzydkim. Bardzo brzydkim. Paweł mówi o tym, to jest gnój. Mówi, to co w moim wysiłku, w moim ciele próbowałem podobać się Bogu, abym znalazł w końcu upodobanie w Jego oczach, doszedł do wniosku, że to wszystko jest, nasze tłumaczenie mówi, poczytuję to sobie za śmiecie.
za śmieć. Ale tam nie jest użyte słowo śmieć. Tam jest dosadniejsze słowo. Gnój. Coś, co się sprząta po prostu i wyrzuca. Bóg chce nam oznajmić, że nasza własna sprawiedliwość w Jego oczach jest coś jak czymś takim. Izajasz podobnie mówi, że nasze dobre uczynki, nasza sprawiedliwość są jak szata splugawiona, zanieczyszczona, brudna. A więc grzech oddzielił człowieka od Boga i nas oddziela. I nie to, że my będziemy sądzeni z powodu grzechu Adama, ale Biblia mówi, każdy z nas zgrzeszył, wszyscy zboczyliśmy, każdy z nas poszedł swoją własną drogą. Prawda? Tak? Wszyscy poszliśmy własną drogą. Wszyscy. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A więc pierwsza rzecz, którą chcę, żebyśmy dobrze pamiętali, wiedz, że Bóg jest po stronie człowieka, w sensie tym, że Bóg miłuje człowieka i nie chce jego zguby. Po drugie, musimy wiedzieć, że każdy człowiek jest w oczach Boga grzeszny, zgubiony. Jest oddzielony z powodu swojego grzechu. Grzech ma niesamowitą siłę i moc. Ileż razy próbujemy coś sami poprawić w swoim życiu. Ileż razy mówimy, że czegoś nie będziemy robić. I nagle się okazuje, że robimy to i jeszcze więcej złych rzeczy robimy. Biblia mówi, że grzech, także chrześcijanina, chce zdobyć na nowo, ogarnąć. I Hebrajczyków list mówi tak, 12 rozdział, wiersz 1 i 2, że ciężary i grzechy nas otaczają, okalają. A więc jakby grzech szuka okazji. Już Kain tego doświadczył. Bóg do niego mówi, grzech czyha u drzwi, a tobie wolno nad nim zapanować. Kain totalnie to zignorował, co Bóg do niego powiedział. Oto Bóg przychodzi do niego, ostrzega go, wzywa go, bo widzi, jak zazdrość drąży jego wnętrzności, a zazdrość, której nie odrzucił, z którą się nie uporał, której nie wyznał i nie prosił Boga o przebaczenie, pozwolił tej zazdrości tak urosnąć, że w końcu dopuścił się morderstwa na swoim bracie. Grzech czyha u drzwi. Grzech próbuje nas otoczyć i jeżeli Biblia wyraźnie ostrzega nas, abyśmy mieli serce, umysł nastawione przeciwko wszystkiemu, co Bogu się nie podoba i traktowali grzech z całą surowością. Nie było, aby w nas nie było żadnego pobłażania dla tego, co Bogu się nie podoba. Zwodzi nas i oszukuje. Zatwardza nas. Jeżeli pozwalamy grzechowi być w nas, on będzie nas zatwardzał. Bóg ostrzegał i w liście do Hebrajczyków Bóg ostrzega swój lud, nie zatwardzajcie serc waszych. Faraon zatwardził swoje serce, kiedy Bóg dokonywał sądów, zaczął przemawiać. On zamiast się ukorzyć, zamiast odwrócić się od zła, od grzechu, jest napisane, że Faraon zatwardził swoje serce. Zanim Bóg jeszcze mu dopomógł w tym i powiedział, okej, to jest mój sąd, to on na samym początku zamykał swoje serce, kiedy Bóg do niego przemawiał. Wczoraj słyszałem, jak jedna siostra mówiąc na temat z katechetyki na zajęciach seminarium mówi, grzech to jest w życiu chrześcijanina, w ogóle w życiu, ale myślę teraz o chrześcijaninie, który jest świadom grzechu, jest jak kamyk, który wpadnie ci do buta. Jak ci wpadnie kamyk do buta, źle się chodzi, nie? Wpadł wam kiedyś kamyk do buta, do sandału i tak idziecie i to uwiera i drażni i próbujecie to jakoś wykopać, ale bywa tak, że nie chce nam się tego wyrzucić. To tak jakoś próbujemy tą stopę ustawić, żeby on się gdzieś tam po prostu usunął, żeby nam nie przeszkadzał. Wielu chrześcijan tak robi. Mają problem, grzech uwiera, ale próbują dalej z nim chodzić. I przychodzą takie momenty, że to jakby go już tam nie było.
ale on nie został odrzucony. Przy różnych okazjach to się będzie po prostu odzywać i będzie coraz większe. Grzech, wszyscy zgrzeszyli. Łotr na krzyżu, bogobojny Korneliusz i pobożny Nikodem, wszyscy potrzebowali przebaczenia, bo nie ma ani jednego sprawiedliwego. Trzecia rzecz, którą chciałbym wspomnieć, to ta, która jest tutaj bardzo ważna. Słuchajcie, sami nikt z nas nie jest w stanie z mocy grzechu się wydostać. Nikt z nas nie jest w stanie go pokonać. To, co Bóg zrobił w Chrystusie, to to, że w Chrystusie Jezusie Bóg zwyciężył, Chrystus zwyciężył grzech. Tylko jeden człowiek, zarazem Bóg, był bez grzechu. Czysty, nieskalany. To jest Jezus Chrystus. Tylko On. I On został posłany, tak jak czytaliśmy. Tak Bóg umiłował świat, że dał nam, posłał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Chrystus był kuszony? Czy jako człowiek był kuszony? Toczył niesamowitą walkę, nie tylko na początku, zanim rozpoczął służbę. Diabeł zrobił z nim to samo, co zrobił z Adamem i próbował z Jezusem. Pokłoń mi się. Zrób coś, o czym ci mówię. Zrób choćby drobną rzecz, żeby tylko przestąpić to, co Bóg mówi. Ale za każdym razem słyszał słowa, napisano jest. Nie samym chlebem żyje człowiek. Napisano jest, tylko Panu Bogu Twemu będziesz oddawał pokłon i Jego będziesz czcił. Napisano jest. Wiecie, dlaczego Bóg dał nam Słowo? Abyśmy mogli dawać, używać miecza Ducha, którym jest Słowo i dawać odpór diabłu. Napisano jest. Nie dyskutować z diabłem, nie próbować, a może? Napisano jest. I mieczem Słowa tylko odcinać to i koniec. Napisano jest. Jezus dobrowolnie, sam, z własnej woli, z woli Ojca, ale też z własnej woli przyszedł oddać swoje życie za nas. I oddał swoje życie za nas. Moi drodzy, kiedy było, Pan Jezus był w Getsemane, toczył walkę. Wypełnić wolę Ojca, czy nie? Właściwie całe życie Pana Jezusa jest ogromną duchową walką. Nie wyobrażamy sobie, co Bóg dla nas zrobił. Posyłając swojego Syna, On stał się człowiekiem i w tym człowieku, w tym ludzkim ciele była pełnia boskości. Amen? Amen? To jest niewyobrażalne, jak ten, który jest potężny, tak potężny i mocny. Jak ktoś powiedział, on się jakby ścieśnił w ciele człowieka. Nie mamy, potrzebujemy w ogóle nad tym myśleć. I on na zawsze, na wieki będzie człowiekiem i Bogiem. Ze względu na ciebie i na mnie. Ze względu na ciebie i na mnie. Zasiadł po prawicy Ojca i wstawia się za nami. Ale pierwsze, co zrobił z powodu grzechu twojego i mojego, naszej nieprawości, On wziął, przyszedł na tą ziemię, stał się człowiekiem i na siebie wziął wszelki nasz grzech. Jakikolwiek, łącznie z naszą własną sprawiedliwością. Tą próbą pokazania przed Bogiem, że wcale taki zły nie jestem. A On mówi, nie, jesteś do cna, każdy człowiek jest do cna, zabrudzony grzechem i nieprawością. I On nas z tego postanowił wyprowadzić i wziąć na siebie, i wziął na siebie. Biblia mówi dosłownie, stał się grzechem za nas i dla nas. To było tak potężne, że Jezus walczył w ogrodzie Getsemane, trzykrotnie klękał na kolana i wołał, niech mnie ten kielich minie.
Ojcze, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. I myślał o Tobie i o mnie. Z drugiej strony mówi, ale nie moja wola, ale Twoja wola niech się wypełni dla Ciebie i dla mnie. Kielich, o który Jezus się modlił, żeby go minął, w Starym Testamencie wyrażał sąd i gniew Boga. Ten sąd i gniew, który należał się Tobie i mnie, każdemu z nas, każdemu człowiekowi, Bóg postanowił ten sąd i swój święty gniew wylać na swojego Syna. A On powiedział, jestem gotów to przyjąć. Kiedy patrzył i wołał, bał się tego i obawiał się tego, ale w końcu mówi, nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Kochani, ileż to razy Ty i ja, Bóg oczekuje, że poddamy siebie, swoją wolę naszemu Bogu, naszemu Ojcu. On coś mówi do nas w swoim świętym Słowie, a my się opieramy. Musimy dojść do takiego momentu, kiedy mówimy, nie ja, nie moja wola. Tego, który nie znał grzechu za nas, grzechem uczynił. Doświadczył śmierci, zakosztował fizycznej śmierci. Ten, który jest tak święty, nie tylko, że wziął tą ohydę grzechu na siebie. Biblia mówi, zakosztował śmierci za każdego z nas. A wiecie, że każdy kapłan, który dotknął się, czy ktoś, kto się dotknął umarłego, był w oczach Boga nieczysty. Śmierć jest czymś zupełnie obcym Bogu. A teraz On sam stał się jak nieczysty z powodu grzechów i zakosztował śmierci. I pamiętacie, jak Jezus na krzyżu woła w pewnym momencie, doświadcza tego strasznego momentu oddzielenia od Boga. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Biblia mówi, że wypił ten kielich do samego końca, biorąc grzech, kosztując śmierci za nas, biorąc na siebie cały gniew i sąd Boga i na końcu to oddzielenie od Niego. Dlaczego? Bo tak nas umiłował. Bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. On doskonale wie, że zapłatą za grzech jest śmierć i On poniósł ją za nas. A jeżeli ktoś odrzuca Jego, ta śmierć, ta zapłata będzie mu dana. Ta konsekwencja go spotka. Kto odrzuca to, co On za nas uczynił, odrzucając jedyną możliwość ratunku i zbawienia, to chcę Ci powiedzieć, ten gniew Boży, sąd Boży, i zapłata w postaci śmierci, wiecznej śmierci, będzie dana tym, którzy odrzucili jedyną możliwość ratunku i zbawienia. A więc Bóg jest tym, który nas miłuje. Grzech niszczy nasze życie i oddala nas od Boga. Ale Bóg znalazł możliwość pojednania, połączenia z sobą. Słuchajcie, żadne z naszej strony próby nawiązania relacji z Bogiem, praktyki, nie są w stanie zakopać przepaści między Bogiem a nami. Uczynił to sam Bóg, czyniąc pomoc przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jak mogę być uratowany? Tylko w jeden sposób. Po prostu przyjdź do Jezusa takim, jakim jesteś. Mając świadomość tego, że nie jesteś pojednany z Nim. Że nie ma w Twoim sercu pokoju Bożego. Że nie masz życia wiecznego. Że gdybyś dzisiaj umarł. Zadajmy sobie takie pytanie. Zadaj sobie takie pytanie. Gdybym dzisiaj umarł, gdzie ja będę? Bo przecież kto Ci obiecał, że będziesz żył jutro i pojutrze. Jeszcze 100 lat. Nikt z nas nie wie, ile będziemy żyć. Muszę sobie zadać pytanie. Oto Bóg dał Zbawiciela. Jezus Chrystus
poniósł ofiarę doskonałą, jedyną, jak mówimy, niepowtarzalną. Ale pozostaje czwarta rzecz bardzo ważna. Nie działa to w sposób automatyczny. Każdy z nas z imienia, każdy z nas indywidualnie, każdy człowiek sam podejmuje decyzję, co zrobi z Jezusem. Co zrobi z tym, co On uczynił na krzyżu Golgoty. Czy zaufasz Mu, czy do Niego przyjdziesz, czy Go wezwiesz, czy przyjdziesz właśnie w takim stanie, w jakim jesteś, bo przecież próbowałeś nieraz zmienić, ale nie jesteś w stanie sam siebie oczyścić, zmienić. Biblia mówi, że jeśli wybieramy Jego i przychodzimy do Niego, On dopiero daje nam moc do nowego życia. On nas oczyszcza i daje nam moc do nowego życia. Tylko On to może uczynić. I to nie jest jakaś coś tajemniczego. Po prostu przychodzisz do Niego, mając świadomość swojego grzechu i wyznajesz, że jesteś grzesznikiem. Może nawet nie pamiętasz wszystkiego, ale wyznajesz i mówisz: ratuj mnie i zbaw, Jezu. Jeżeli to jest z głębi serca, szczere, On przyjdzie. On przebaczy. I przyjdzie do twojego życia i do twojego serca i uczyni wszystko nowym. Co stare przeminie, On uczyni cię zupełnie, zupełnie nowym. Ale to ty i ja, to każdy z nas podejmuje teraz decyzję przed obliczem Wszechmogącego Boga. Dlatego jest taka prosta rzecz, często słowo bardzo prosto mówi: kto by wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony, uratowany. Więc jeżeli człowiek przychodzi i wzywa z głębi serca, mówi: Jezus, zbaw mnie, oczyś mnie, nawet nie wiedząc, czy nie mając tej świadomości tego wszystkiego zła, ale Bóg zaczyna cię przekonywać i ty wiesz, że potrzebujesz zbawienia, On przychodzi i dotyka. Jest gotów ci przebaczyć, ale musi być to wezwanie, uniżenie przed Jego świętym obliczem i ta chęć: dalej tak nie chcę żyć. Chcę żyć z Nim i dla Niego. Chcę służyć Jemu. Ewangelia jest dobrą nowiną. Dobrą, radosną nowiną. Nie musisz iść na zatracenie. Nikt z nas nie musi iść. Oto Bóg w Chrystusie dokonał doskonałego dzieła zbawienia. I wzywa każdego z nas, abyśmy poszli za Nim. Wezwali Jego imienia. Zaufali Jego ofierze na krzyżu. A On wtedy nam przebaczy i przemieni nasze życie. Wiecie, to jest niesamowite, kiedy On przychodzi na taką modlitwę skruszonego serca. Kiedy Duch Święty, oczywiście też Duch Święty to pokazuje i działa i daje nam tą świadomość, ale później, kiedy Duch Święty przychodzi i przemienia nas tam wewnątrz. Mówisz: pastorze, ja jestem już 20, 50, 30 lat nawrócony. Chwała Bogu. To teraz pamiętaj o tych czterech rzeczach. Kiedy będziesz rozmawiał z ludźmi, przedstaw im po prostu Ewangelię. I ufaj i módl się, żeby Duch Święty objawił im to, co objawił tobie. Chciejmy powstać, moi drodzy. Chciejmy modlić się, aby Duch Święty działał w naszych sercach. Aby Duch Święty objawiał prawdę tego słowa tobie i mnie. Panie, tak dziękujemy Ci za łaskę. Dziękujemy Ci za to wielkie zbawienie. Dziękuję Ci, Ojcze, za Pana Jezusa Chrystusa, którego posłałeś na ten świat. Jezu, dziękuję Ci, że Ty zgodziłeś się przyjść, że Ty zgodziłeś się umrzeć, wstałeś z martwych, abym ja mógł żyć. Dziękujemy Ci, że mogliśmy, Panie, Ciebie poznać. Duchu Święty, dziękujemy Ci za to zrozumienie, objawienie naszego stanu i tego, kim Ty jesteś, Boże. Panie, tak błogosławię Ciebie. Duchu Święty, daj nam świeże namaszczenie, daj nam, spocznij na każdym z nas, na każdym Twoim dziecku. Modlę się o to, abyśmy, Panie, z nową odwagą, z nową ufnością dawali świadectwo i mówili o Tobie, przedstawiając drogę zbawienia tym, którzy są wokół nas. Wielkiej Twojej miłości, tak jak Ty do nas przemawiałeś. Ojcze, modlimy się o to w imieniu Jezusa.